Podpisanie protokołu w Kioto spowodowało, że państwa członkowskie zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ten system, który wtedy powstał, miał spowodować, że takie odejście od handlowania uprawnieniami i nakłonieniem rynku w celu inwestowania w zielone technologie. Później nastąpił kryzys gospodarczy i te unijne gospodarki spowolniły, nastąpiła nadwyżka uprawnień na rynku, powstał mechanizm backloadingu, który miał odsunąć 900 milionów uprawnień w czasie, tam do 2019-2020 roku miały one powrócić na rynek, ale to tak naprawdę było takie przesunięcie w czasie problemu nadwyżki uprawnień. W 2014 Komisja Europejska wprowadziła taki projekt rezerwy stabilizacyjnej, którego mechanizm jest bardzo prosty, ponieważ jeżeli uprawnienia na rynku przekroczą 833 miliony, wtedy ta nadwyżka będzie odkładana do rezerwy stabilizacyjnej. Jeżeli będzie niedobór, wariant będzie odwrotny. Tak naprawdę ma to na celu ustabilizowanie rynku między popytem a podażą, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że te uprawnienia z backloadingu także trafią do rezerwy stabilizacyjnej, wtedy zmniejszy się podaż na uprawnienia, a co za tym idzie, zwiększy się cena jednostkowa. Jeżeli zwiększymy cenę jednostkową, to zwiększy się cena dla odbiorcy końcowego, co jest bardzo złe dla Polski, ponieważ u nas bardzo jest duże wytworzenie właśnie uprawnień CO2. Teraz płacimy około 8 euro za tonę. Jedną z takich szans jest rozwój czystych technologii węglowych. W tym momencie te właśnie technologie są w takiej fazie raczkującej i wątpię, żeby w krótkim terminie spowodowały obronienie Polski przed polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Jest to ważne, ponieważ będzie to przyszłością węgla, ale nie teraz. W perspektywie długoterminowej tak, w krótkoterminowej niekoniecznie.